Bezsprzecznie najbardziej reprezentacyjne z polskich miast. Rozpoznawalne na całym świecie. Zabytki, kultura, sztuka. Ach, nic tylko pielęgnować ten ogródek. Ale ogródek w niektórych miejscach wygląda tak. Kto za taki stan rzeczy odpowiada? Ale najpierw spytaliśmy mieszkańców, co sądzą o czystości swojego miasta. I od razu trafiła nam się urocza rymowanka. Pamiętam, że kiedyś na ratuszu na Kazimierzu był taki napis. Czysty musi być Kraków, bo to miasto stare, kto go będzie zaśmiecał, ten zapłaci karę. Teraz nie każą i brudzą. Już czas jakiś temu ktoś ubrał to w słowa, że najbardziej śmiecą mieszkańcy Krakowa. Wyrzucają wszędzie śmieci, gdzie tylko popadnie. Idą z winą w rulonik, zjedzą ciasteczko, czy tam coś innego wrzucą koło siebie. Nie, nie jest czysto, jest brudny, klatki zaśmiecone. W tym tkwi problem, że przychodzą koło kosza, nie wyrzucą do kosza, tylko ziemia, trawnik, nie interesuje ich to. Niech się pan rozejrzy, że wystarczy popatrzeć na ulicę, jak to wszędzie wszystko się wywala, prawda? A na przystankach to już w ogóle jest dramat. Szczególnie pod halą, na przykład w niedzielę, to fruwają wszystkie papiery i rynek też nie zawsze jest czysty. No ale tak średnio jest. Nie za czysto, nie za brudno bardzo. No ale mogłoby być czyściej i porządniej. No planty już ładnie wyglądają. Plantami to my się osobiście zajmiemy. A przy okazji sprawdzimy, czy znajdziemy chętnych do wspólnej zabawy. Nasz człowiek, uzbrojony w odpowiednie rekwizyty, starał się jak mógł, by zwrócić na siebie uwagę. Pierwsi chętni do zabawy zjawili się po chwili. Czekaliśmy, aż inne dwunożne istoty zwrócą przynajmniej podobną uwagę na nasz występek. I doczekaliśmy się. Mandarynkę mogę dać panu. No to smacznego życzymy, a my tymczasem czekamy dalej. To była pierwsza i jedyna słowna reakcja, na jaką się doczekaliśmy. Ale tak naprawdę, bardziej od przechodzących interesowała nas reakcja patruli służb miejskich. Niestety, na przestrzeni 4 godzin, jakie spędziliśmy na ławce, nie zauważył nas żaden patrol. A wzorcowo powinno być tak. Same planty w te ciepłe miesiące są patrolowane od godziny 10 do 18 poprzez patrole rowerowe. Patrol rowerowy to w ciągu godziny 2-3 razy może być w takim konkretnym miejscu. A my w tym konkretnym miejscu śmieciliśmy przez 4 godziny. Konkretnie. Co, panowie to posprzątali później po sobie? Tak. Bardzo dobrze. I to jest wszystko nagrane. A i owszem, mamy jeszcze nagranie. Z otwarcia geotermi w Bańskiej, oddania do użytku wozu bojowego Straży Pożarnej w Porębie, wręczenia Helenie Warszawskiej kwiatów z okazji Dnia Kobiet i startu wyścigu kolarskiego w Suchej. A no właśnie, co z tymi patrolami na rowerach? Taką faktycznie pogodę, no już praktycznie letnią, to mamy od paru dni, a że te patrole rowerowe, ja nie mówię, że one już jeżdżą cały czas, one wyjadą na miasto. Nie jeżdżą. No teraz jeszcze podejrzewam, że nie jeżdżą te patrole rowerowe. Ale tak jak mówię, powinien patrol być, no nie wiem, jak to się stało, że akurat panów nie zauważył. A my nie wiemy, jak to się stało, że nie zauważyliśmy patrolu. No chyba, że tu był jakiś tajny. A może ten? Nie, chyba nie. Mieszkańcy śmiecą, to już wiemy. A że służby porządkowe nie działają jak należy, to chyba każdy wie. Wywiązuje się w pewny sposób, na pewno, w pewnym stopniu. Chociaż nie na tyle, ile powinni chyba. Zwolniono dozorców z utrzymywania porządku wokół nieruchomości. MPO, jakaś tam firma, ale przyklejona do miasta, a przy tym była miejską firmą i to jest zupełnie inny układ. Można było odwołać dyrektora, jeżeli
się nie sprawdza, a teraz nic mu nie można zrobić. No nie wiem, co to za spółki pewno jakieś, więc nie orientuję się jak tam, no ale ktoś to powinien jednak, jeżeli bierze pieniądze, odpowiadać za to, no i kontrolować, sprawdzać gdzie i co, no chyba jakieś tam odbierać SMS-y, telefony, że coś się tam źle dzieje. Sprawdziliśmy. Telefony odbierają, ale czy reagują? Od stycznia do marca usunięto w 357 lokalizacjach. Na niektórych ulicach, przy niektórych lokalizacjach trzykrotnie. Także jeżeli nawet się usunie to wysypisko, za chwilę może się ono tam pojawić z powrotem. Zabawiliśmy się w inspektorów, a oto wynik przeprowadzonej kontroli. Nasi inspektorzy kontrolują swoje rejony i oczywiście to, co widzą, zlecają do usunięcia. To my też chcieliśmy zgłosić co nieco do usunięcia. MPO, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Na jednym z osiedli stoi od jakiegoś czasu wrak samochód. Co my z takimi sprawami się nie zajmujemy. Proponuję panu zadzwonić do Straży Miejskiej. Aha, to znaczy Straż Miejska wywiezie ten samochód? Czy jak? Nie, ale zajmie się tym, czyje to jest, dojdzie do tego i po prostu ktoś sobie to będzie musiał usunąć. Istnieje coś takiego jak strażnik rejonowy. Taki strażnik wie, co u niego w rejonie się dzieje, co się znajduje i gdy taki samochód pojawi się, powoduje albo doprowadzenie pojazdu do używalności, albo usunięcia przez właściciela. Jeżeli właściciel się nie zastosuje, no to wtedy jest podstawa prawna do odholowania takiego pojazdu. Niestety strażnik rejonowy nie urzęduje w każdej dzielnicy. Zatem zainteresowanym strażnikom podajemy adresy. A proszę mi powiedzieć, a kto odpowiada w takim razie za sprzątanie ulic, przystanków, plant, ulica długa? Przełączę pana do zakładu oczyszczania i tam się pan dowie, czy my to robimy, czy nie. Niekoniecznie my się musimy tym zajmować. Jest kilka firm w Krakowie, które się zajmują oczyszczaniem miasta. No właśnie, może w tym jest problem. Wiele podmiotów odpowiedzialnych za czystość. Wiele sposobów, by tą odpowiedzialność przerzucać. Tak na marginesie, drodzy mieszkańcy Krakowa, nie sprawdzajcie operatywności miejskich służb. Korzystajcie ze śmietników. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.